Dzień dobry Państwu. Ewa Pawela na kanale Resetu po bardzo długiej, bo ponad 3-miesięcznej przerwie. Proszę Państwa, już wyjaśniam, że przerwa ta bynajmniej nie była spowodowana wakacjami czy wypoczynkiem. Po prostu po serii nagrań, jakie miałam na kanale NIS TV. I po moim wykładzie na konferencji dotyczącej zagrożeń globalistycznych odnośnie Sanktuarium Matki Bożej w Giedrzwałdzie, po prostu zmodernizowano, taka była oficjalna wersja, sieć elektryczną w moim mieszkaniu i po prostu wszystko zrywało. Zrywało również, i to jest dowód na to, że to była cenzura, a nie kłopoty techniczne, zrywało również wszelkie nagrania, nawet w zaprzyjaźnionych domach i to w sytuacji, kiedy do mojej dyspozycji był po prostu światłowód, czyli najsilniejsze, najbardziej stabilne łącze. Proszę Państwa, dzisiaj jest drugi dzień od tamtej pory, kiedy mogę nagrywać. Nie rozumiem dlaczego. Mam nadzieję, że moi przeszkadzacze wreszcie zdecydowali się odpuścić, ale niewykluczone, że jest po prostu jakaś burza geomagnetyczna i to spowodowało, że satelity zostały wyłączone, zdezaktywowane. Ale proszę Państwa, znakomicie się składa, że właśnie dzisiaj, dlatego że dzisiaj mogłam się zapoznać z materiałem dowodowym odnośnie tego, w jaki sposób Stany Zjednoczone, a raczej Armia Stanów Zjednoczonych bądź NASA wywołują powodzie, huragany i w jaki sposób może to być powiązane również z naszą powodzią w Polsce i w ogóle powodzią w Europie Środkowej. Proszę Państwa, z reguły jest tak, że kiedy dochodzi do takiego kataklizmicznego wydarzenia, nawet jeżeli, prawda, no wszyscy wiemy, że tego typu modyfikacje pogody czy sztucznie wywoływane zjawiska meteorologiczne to już jest tak naprawdę element składowy wielu arsenałów wojennych różnych państw czy imperiów regionalnych, to jednak zawsze warto poczekać na niezbite dowody. I tak, proszę Państwa, było również, jeżeli chodzi o moją strategię skomentowania dla Państwa właśnie Borysa. Natomiast w tej chwili, i to właśnie dzisiaj dokładnie, ukazały się materiały, które pozwalają do tego podejść, no, naprawdę naukowo i po prostu wykazują związki pomiędzy tak zwanymi błyskawicznymi powodziami a głębokim państwem, czy po prostu działaniem hegemona amerykańskiego. Proszę Państwa, to nasze spotkanie nosi tytuł Harp, Powódź i złodzieje litu. I jest to naprawdę, proszę Państwa, temat kluczowy również dla nas, który pozwoli nam zdać sobie sprawę, że zjawiska pogodowe, z którymi mieliśmy ostatnio do czynienia, no z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa, również nie były naturalne, również były celowe. I musimy sobie po prostu postawić pytanie, ku czemu to miało zmierzać.
Proszę Państwa, ja tutaj pokazuję taki filmik nagrany przez Czechów. I to są, może ja po prostu coś przeoczyłam, ale to jest w mojej ocenie jedyna taka no, istotna jak do tej pory przesłanka, że ta powódź nad Czechami, a potem nad nami, no, była celowo wywołana i celowo utrzymywana, żeby po prostu spadły na nas przysłowiowe, żeby spadł na nas przysłowiowy biblijny potop. Wszystkie materiały będą olinkowane w opisie pod filmem, tylko musicie Państwo zrozumieć, że cenzura jest taka, że YouTube sobie wybiera, prawda? I niektóre linki, te, które uważa za najbardziej szkodliwe dla oficjalnej wersji sekty klimatycznej, po prostu wykreśla, pomija. Ale ja się staram Państwu to tak przedstawiać na obrazkach, żebyście mogli Państwo ewentualnie z braku odpowiedniego linku sami dotrzeć do tego filmu. Warto na to popatrzeć, bo ten zapis wideo z radaru meteorologicznego nad Czechami jest wielce wymowny. Ale ja naprawdę, proszę Państwa, od czasu powodzi codziennie bardzo ściśle monitorowałam różnego rodzaju strony o geoinżynierii i jak do tej pory o samym Borysie niczego takiego wiarygodnego nie ma jeszcze danych meteorologicznych, ale jeżeli popatrzymy na inne tego typu wydarzenia w dłuższej perspektywie czasowej, to zawsze na te niezbite dowody trzeba było trochę poczekać. Natomiast, proszę Państwa, sytuacja jest zgoła inna odnośnie huraganu Helena, który zatopił sporą część Stanów Zjednoczonych. I tam, proszę Państwa, w obliczu tej katastrofy, no jakby pospieszono z wyjaśnieniami nie tylko w jaki sposób zaaranżowano powstanie tego huraganu, jak pokierowano jego przebiegiem, bo prawda, on zderzył się z lądem na Florydzie, a potem powędrował sobie i to był absolutnie niespotykany wzorzec pogodowy, powędrował sobie aż do północnej Karoliny i tam naprawdę zafundował mieszkańcom no, podobny do naszego biblijny potop. I proszę Państwa, bardzo szybko komentatorzy amerykańscy doszli do wniosku, jaki był cel całej tej pogodowej imprezy, że mianowicie chodziło o przejęcie przez Stany Zjednoczone i przez odpowiednie korporacje wydobywcze ogromnych złóż litium, które właśnie przez przypadek całkowicie znalazły się pod tymi zatopionymi terenami. I proszę Państwa, już pokazuję. Zobaczycie Państwo cały szereg takich filmików, które łączą właśnie te dwa fakty, to znaczy trajektorię przebiegu tego huraganu i punkt docelowy, czyli ten region w zasadzie Albemarle, gdzie właśnie pod ziemią, ale stosunkowo płytko są te ogromne złoża litium. Ja tylko przypomnę, że litium jest niezbędne
do produkcji wszelkiego rodzaju baterii, zwłaszcza jeżeli przymierzamy się do przejścia na wszystko elektryczne. I niestety kontekst geopolityczny jest taki, że już w ubiegłym roku Chiny, które do tej pory dostarczały ogromne ilości tego pierwiastka i tak naprawdę zaopatrywały w litium cały świat, po prostu obłożyły sankcjami handel z tak zwanym globalnym zachodem całym szeregiem rzadkich, a niezbędnych do różnego rodzaju elektronicznych zespołów pierwiastków, w tym litium. I dlatego tak zwany kolektywny Zachód znalazł się na ogromnym musiku. Również w Europie kazano szukać, ja mam te wiadomości z Francji, kazano szukać złóż litium wszędzie, nawet za cenę rozkopywania rezerwatów przyrody. Wszędzie we Francji, prawda, prowadzi się różnego rodzaju badania geologiczne, żeby właśnie móc wydobywać litium na potrzeby Unii Europejskiej. Ale proszę Państwa, tymczasem skupmy się jednak na Stanach Zjednoczonych. Tutaj widzicie Państwo na portalu czy na platformie BitShoot wyłuskałam dla Państwa cały szereg tego typu filmików. One na razie są tylko po angielsku, ale mam nadzieję, ponieważ prawda, na ogół to nie są długie jakieś programy, mam nadzieję, że zmyślni internauci anglojęzyczni szybko nam przetłumaczą niektóre, co najciekawsze z tych programów. Proszę Państwa, ja przeczytam tylko tytuły, dlatego że one są no, bardzo wiele mówiące. Oto na przykład telefony SAT Starlink krytyczne w reagowaniu na huragan Helene. Oto dlaczego zmanipulowano huragan Helene. Huragan Helene, transmisja częstotliwości z danym Widgingtonem. Proszę Państwa, do tego jeszcze wrócimy, dlatego że Dan Widgington jest animatorem i właścicielem takiego portalu Geoengineering Watch. I właśnie na tym portalu preferencyjnie codziennie sprawdzałam, czy ukazały się już tam jakieś informacje o tym, czy Borys był burzą, czy cyklonem naturalnym, czy też również sztucznym. Proszę Państwa, kolejne tytuły. Motyw litowy. Huragan Helen to tajna próba przejęcia ziemi bogatej w lit. Dane Widgington. Dowód na to, że huragan Helen został wywołany przez geoinżynierię. Wojna pogodowa. Edycja huragan Helen. Proszę Państwa, musicie mieć świadomość, że Amerykanie są szczególnie wyczuleni na tą problematykę, po prostu dlatego, że od wielu dziesięcioleci poszczególne stany są atakowane przez różnego rodzaju huragany i naprawdę są dowody. Ja dzisiaj po prostu chciałabym w sposób taki zwięzły i skrótowy to Państwu przedstawić, po prostu dlatego, że nigdy nie wiem, w którym momencie nie zacznę mieć znowu kłopotów ze sprzętem z powodu cenzury, więc tutaj w pewnym sensie
śpieszę się z informacjami. Natomiast naprawdę na temat chociażby huraganu Katrin, który zaatakował Luizjanę i Nowy Orlean w 2004 roku, no to naprawdę można mówić godzinami, dlatego że w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, kwitnie tak zwany kapitalizm katastroficzny. To znaczy, dokładnie tak jak tutaj w przypadku tych złóż litium, organizuje się sztucznie huragany, różnego rodzaju kataklizmy, po to, żeby oczyścić teren z mieszkańców. I tutaj wykorzystywane są zarówno zjawiska pogodowe, jak i takie fałszywe katastrofy ekologiczne, prawda? Pamiętamy bodajże to się tak nazywało, Dolna Palestyna w Ohio, wykoleił się ten słynny pociąg z chemikaliami, które były na tyle toksyczne, że trzeba było ewakuować ludność w dość dużym promieniu. No i ci ludzie nigdy nie wrócili do swoich domostw. Ciągle są łudzeni nadzieją, że kiedy chemikalia przestaną być już tak wysoce trujące, to będą mogli powrócić na swoją ojcowiznę. Ale oczywiście, proszę Państwa, jest to płonna nadzieja, bo nie po to wykolejono ten pociąg, żeby ci ludzie mogli tam wrócić. I proszę Państwa, to ja już tak na marginesie wspomnę, że bardzo podobną troskę żywimy, jeżeli chodzi o umiejscowienie w Giedrzwałdzie, w pobliżu sanktuarium Matki Bożej i miejsca objawień maryjnych w 1877 roku. Tam planuje się olbrzymie centrum, umieszczenie olbrzymiego centrum dystrybucyjno-logistycznego Lidla, gdzie na bardzo dużej powierzchni, bądź w halach, bądź na wolnym powietrzu, będą składowane różne odpady, w tym odpady niebezpieczne dla zdrowia. I po prostu wystarczy, prawda, jakaś powódź, zalanie czy mały pożar, żeby do podobnej katastrofy ekologicznej doszło. Ale proszę Państwa, wracamy do Ameryki. I teraz kolejne informacje. Proszę Państwa, zapewne wielu z Państwa śledzi doniesienia o eksperymentach czy tajnych testach najsłynniejszej broni geofizycznej na świecie, czyli instalacji HAARP w Gakonie na Alasce. I proszę Państwa, znowu ja mam przygotowany cały program o kolejnych testach, które przeprowadzano tam w ramach różnych eksperymentów, bądź pod pretekstem różnego rodzaju badań jonosfery czy pogody kosmicznej od maja tego roku. Zapewne wielu z nas oglądało z zachwytem zorze polarne, które, prawda, nad Polską były czerwono-fioletowe i takie bardzo migotliwe, bardzo zmieniające swoją kolorystykę. Mieliśmy od weekendu majowego, 8 i 10 maja, już kilka edycji tego typu zórz polarnych nad Polską. Oficjalna wersja brzmi, że był to efekt burz geomagnetycznych na Słońcu, które po prostu wpływały w ten sposób na magnetosferę ziemską,
że te zorze występowały w nietypowym okresie, bo normalnie, prawda, to te zorze, z tymi zorzami mamy do czynienia raczej na wysokich szerokościach geograficznych i tylko w pewnych okresach w roku. Natomiast tutaj można je było swobodnie oglądać w Polsce i znowu w nietypowym momencie. Proszę Państwa, cóż, nie ma na to jeszcze takich niezbitych dowodów, ale bardzo wielu naukowców się wypowiedziało, że pod pretekstem burz słonecznych przeprowadzano w sposób ukryty właśnie doświadczenia nad jonosferą, czy wręcz doświadczenia nad pogodą kosmiczną i nad samym Słońcem, właśnie przez HARP. I proszę Państwa, oczywiście te wszystkie sugestie spotykały się z żarliwym zaprzeczaniem zainteresowanych, ale udowodniono po prostu, że te zorze były absolutnie sztuczne. Co na to wskazywało? Przede wszystkim wskazywały na to te zmieniające się barwy, bo to był wynik po prostu manipulacjami określonymi częstotliwościami emisji tego harpu. No i wreszcie sięgnięto po poprzednie okresy, kiedy tego typu zorze występowały. No i niezbicie udowodniono, że za każdym razem harp był czynny i przeprowadzano tam jakieś testy, jakieś operacje. I proszę Państwa, jeszcze co jest bardzo charakterystycznego i co już od dawna wytropiono, że za każdym razem, kiedy harp ma coś zbroić w pogodzie na świecie, to po prostu jest monitoring tych częstotliwości, które emituje, po prostu zawieszany, zamykany, prawda, jest cisza na morzu i wtedy właśnie coś się dzieje. I proszę Państwa, znowu wielu naukowców wskazuje na ścisłą korelację pomiędzy tymi tegorocznymi edycjami testów w HARPie, a powodziami, które wkrótce potem następują. Głównie w Europie, ale również w Stanach Zjednoczonych i na świecie. I możecie Państwo o tym chociażby przeczytać w tym artykule. I to jest relacja o tym, jak właśnie naukowcy z całego świata tropią tego typu zdarzenia i jakimi sposobami można to udowodnić. Proszę Państwa, geoinżynieria w tej chwili osiąga zupełnie niezwykłe rozmiary. Jak Państwo wiecie, są nawet pomysły, głównie Billa Gatesa, żeby powstrzymywać zmiany klimatyczne poprzez bardzo głęboko idące interwencje w naszą atmosferę i jonosferę. I przy okazji dyskusji nad projektem modyfikacji promieniowania słonecznego, który to projekt miałby ograniczyć ilość światła słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi, Komisja Europejska w 2023 roku podniosła alarm. Powagę sytuacji podkreśliła wypowiedź szefa polityki klimatycznej Unii Europejskiej, Franza
Timmermansa. Cytuję tą wypowiedź. Należy o tym dyskutować na właściwym forum na najwyższym szczeblu międzynarodowym, powiedział, sugerując Organizację Narodów Zjednoczonych jako potencjalne miejsce rozmów na temat ryzyka i możliwego wykorzystania geoinżynierii. Dlaczego, proszę Państwa, tak silny niepokój, a wręcz popłoch w Europie? Ano dlatego, że Stany Zjednoczone od wielu dekad, w zasadzie od końca II wojny światowej, prowadzą samotrzeć albo samopas, albo w pojedynkę, bardzo daleko idące doświadczenia, eksperymenty nad pogodą jako sposobem dominacji pozostałych krajów. I tutaj widzicie Państwo na ekranie taki raport, który nosi tytuł Pogoda jako mnożnik siły, posiadanie pogody do 2025 roku. To jest raport z 1996 roku. No i właśnie Armia Stanów Zjednoczonych definiuje swoje zadania w nadchodzących latach po to, żeby w 2025 roku Stany Zjednoczone mogły sobie podporządkować wszystkie inne kraje za pomocą broni pogodowej bądź klimatycznej. I proszę Państwa, jak zawsze, cytat z tego oficjalnego dokumentu. Cytuję. Modyfikacja pogody zgodnie z dokumentem Sił Powietrznych USA AF 2025 Final Report oferuje stronie walczącej szeroki wachlarz możliwych opcji pokonania lub zmuszenia przeciwnika do działania. A jego możliwości, jak twierdzi, obejmują wywoływanie powodzi, huraganów, susz i trzęsień ziemi. Kolejny cytat. Modyfikacja pogody stanie się częścią bezpieczeństwa krajowego i międzynarodowego i może być przeprowadzana jednostronnie. Może mieć zastosowania ofensywne i defensywne, a nawet być wykorzystywana w celach odstraszających. Możliwość generowania opadów, mgły i burz na ziemi lub, uwaga proszę Państwa, modyfikowania pogody kosmicznej i produkcja sztucznej pogody. Wszystkie te elementy są częścią zintegrowanego zestawu technologii wojskowych. Koniec cytatu, proszę Państwa. Mamy za parę miesięcy rok 2025 i cóż, w 100% sukces. W zasadzie znowu przy okazji pokażę Państwu i skomentuję te filmy. Bardzo wielu naukowców i obserwatorów uważa, że tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie ma już naturalnych zjawisk klimatycznych. Wszystko, znaczy pogodowych, bo to jest różnica pomiędzy pogodą a klimatem, nie ma już naturalnych zjawisk pogodowych. Wszystko to jest sztuczne i sztucznie sterowane. I kolejna sprawa, proszę Państwa. Tutaj prezydent Stanów Zjednoczonych USA w przemówieniu w 1962 roku, chodzi o Lyndona Johnsona, wtedy był jeszcze wiceprezydentem, prawda, bo jeszcze nie doszło do zabójstwa Johna Kennedy'ego i on właśnie już wtedy stwierdza, że dysponujemy możliwością kontrolowania pogody i że kto kontroluje pogodę, tak naprawdę
kontroluje świat i elementem tej jego wypowiedzi jest właśnie informacja, że posiadamy technologię potrzebną do kreowania, kontrolowania różnych zjawisk pogodowych i znowu wymienia, prawda, susze, powodzie, trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów w 1962 roku. Proszę Państwa, pierwszy taki projekt amerykański sterowania huraganem, to znaczy wytyczania jego trajektorii, to był projekt Cirrus w 1947 roku. Wtedy jeszcze eksperymentalny i doszło wtedy faktycznie do przekierowania trajektorii tegoż huraganu, który zaatakował i w dużej mierze zniszczył miasto Savannah. Wtedy był ogromny protest i sprzeciw w Stanach Zjednoczonych, ale oczywiście rząd przez 12 lat zaprzeczał. Potem to ujawniono, ale badań nad możliwością sterowania pogodą nigdy nie zaniechano. Tutaj kolejny projekt, Storm Fury, to znaczy, no nie wiem jak to przetłumaczyć, furia burzy. Projekt długofalowy, też parę miast i obszarów zaludnionych w Stanach Zjednoczonych przypłaciło te zabawy wojskowych ogromnymi zniszczeniami, stratami i po prostu zgonami ludzi, ale no, mechanizm ciągle był taki sam. Ustanawiano komisję w kongresie, prawda, kongres protestował, a potem, prawda, dochodziło do kolejnych edycji tych eksperymentów. I proszę Państwa, w jaki sposób można sterować huraganem? Tutaj widzicie Państwo takie oko cyklonu, czyli huraganu z góry. Tutaj mamy, prawda, ten środeczek, czyli oko, a naokoło jest taki mur z chmur, który, prawda, generuje ten wir. I teraz, jeżeli podgrzeje się temperaturę naokoło tego muru z chmur, to wtedy dochodzi do wzmożenia intensywności tego wiru, prawda? Czyli jeżeli mieliśmy do czynienia z burzą tropikalną, to prawda, możemy to sztucznie zamienić w absolutnie niszczycielski huragan i dodatkowo możemy zasiać te chmury. Tak jak to zrobiono w Dubaju, więc sądzę, że dla wszystkich z Państwa to jest w tej chwili absolutnie jasne. Wstrzykujemy tam albo jodek srebra, tak jak przy okazji operacji Popeye nad Wietnamem, Kambodżą i Laosem, albo po prostu wstrzykujemy inne chemikalia po to, żeby no, skropić bardzo raptownie te chmury i wywołać powódź. I proszę Państwa, właśnie te zmiany częstotliwości tegoż huraganu mogą spowodować, że nadamy mu określony kierunek. To znaczy, że ten huragan, prawda, z nad oceanu uderzy w precyzyjnie wybrane miejsce na wybrzeżu, a nawet, prawda, będziemy mogli posterować trasą tych komórek burzowych, jak w przypadku powodzi czy huraganu, już na lądzie. Ja tutaj Państwu przygotowałam taki film,
To jest mniej więcej 40-minutowy wywiad właśnie z tym Danem Widdingtonem od portalu geoengineeringwatch.org, ale od drugiej minuty 23 sekund będziecie Państwo mogli zobaczyć taki 1,5-minutowy materiał, w jaki sposób się tym steruje. Film jest na YouTubie, wobec tego można sobie ustawić napisy na język polski. Ja, proszę Państwa, no, mogłabym to pokazać na prawie cytatu, ale zważywszy, jak bardzo mnie ograniczają i cenzurują, mogłoby to spowodować, prawda, no, kasatę całego materiału, to chyba szkoda, więc proszę, żebyście Państwo sięgnęli po to i, prawda, zobaczyli sami, w jaki sposób przy pomocy częstotliwości to można generować, bądź właśnie poprzez środki chemiczne, to znaczy zasiewanie tych chmur, tak jak to przed chwilą wytłumaczyłam, albo można tego dokonać za pomocą częstotliwości. Po prostu częstotliwości również podgrzewają albo ochładzają ten mur chmur otaczający oko cyklonu i można to zmajstrować przy pomocy harpu. I ja Państwu pokażę w innym materiale bardzo konkretne przykłady i bardzo konkretne wykresy, w jaki sposób można to namierzyć i można to udowodnić, albo przy pomocy właśnie harpu, albo przy pomocy no, odpowiedniej wiązki mikrofali z kosmosu, czyli z satelity czy ze Starlinka. I proszę Państwa, w ubiegłym tygodniu ten huragan Helena pocwałował sobie bardzo precyzyjnie nad miejscowości, bo to jest większy obszar, gdzie w Stanach Zjednoczonych są ogromne złoża litu, oceniane na około 6 milionów ton. To jest tak naprawdę złoże, które jest jednym z najbogatszych na świecie. Niestety rząd Stanów Zjednoczonych napotkał na ogromny sprzeciw mieszkańców tego regionu, którzy od ładnych paru lat stawiali opór, nie chcieli się zgodzić na to, żeby ich, prawda, spokojne miasteczka zamieniono w obszar wydobywania litu. No i cóż, spotkała ich za to zasłużona kara. Popłynęli ich domostwa, popłynęły z wielką wodą, dlatego że właśnie nad tym obszarem bardzo precyzyjnie doszło do iście biblijnego potopu. Oczywiście cała ta trasa dojścia z Florydy do Karoliny Północnej i do tych King Mountains, prawda, również została zdewastowana, ale to tam właśnie doprowadzono do no, najgorszych, największych zniszczeń. I tutaj, prawda, widzicie Państwo to szare złoto, o które chodziło. I to jest naprawdę no, wyjątkowy przykład tak zwanego kapitalizmu katastroficznego. To znaczy, wywołujemy katastrofę na danym obszarze po to, żeby albo przejąć jakieś cenne turystycznie bądź klimatycznie tereny, albo żeby właśnie położyć łapę na złożach. W przypadku tych złóż litu Stany Zjednoczone podpisały z jedną z korporacji wydobywczych umowę na 90 milionów dolarów, że od początku 2025 roku na tych terenach
ruszy wydobycie. Więc cóż, ten huragan po prostu tam się musiał wydarzyć. Ale proszę Państwa, to ma jeszcze jeden aspekt. Tutaj widzicie Państwo taki filmik, krótki filmik, no, znanego komentatora i blogera Jacka Herta, Apalachy po huraganie Helen. O czym jest ten film, o czym jest jego artykuł? O tym, że logiczną konsekwencją tego typu katastrofy klimatycznej, czy tego typu katastrofizmu, kapitalizmu katastroficznego jest to, że jak już wody odpadną, no to oczywiście nie wolno dopuścić do tego, żeby ci ludzie wrócili na miejsce swojego zamieszkania. To znaczy, należy im maksymalnie utrudnić możliwość odbudowy swoich domostw czy swoich miejscowości. I w Stanach Zjednoczonych to już jest praktyka, że oczywiście uruchamia się wtedy wszelkie instytucje ubezpieczeniowe po to, żeby w sprzeczności z zawartymi kontraktami nie wypłacały tym ludziom należnego odszkodowania. Prawda? No cóż, u nas zdarzył się również taki przypadek. Myślę, że Państwo jesteście na bieżąco. W takiej sytuacji, kiedy właśnie chodzi o przejęcie jakichś aktywów, jakichś ważnych walorów przez państwo bądź przez prywatne jakieś megakoncerny, ci ludzie również nie dostają bezpośrednio po katastrofie no, należnej i spodziewanej pomocy od państwa. Tak, zdaniem autora tego artykułu dzieje się w tej chwili na trasie przejścia Heleny i tak również, proszę Państwa, działo się na Hawajach w ubiegłym roku po tym wyjątkowo spektakularnym pożarze. Proszę Państwa, jeżeli chcecie więcej usłyszeć o tym, jak ogromną katastrofą było przejście tego huraganu, zapraszam na portal pana Tomasza Piekielnika, który po prostu no, zarówno mówi o ludzkim nieszczęściu, o wysokiej, bo ponad 100-osobowej liczbie ofiar tych powodzi, jak i porusza kwestię ogromu katastrofy finansowej, bo to kosztowało, znaczy już w tej chwili szacuje się te straty na ponad 100 miliardów dolarów. Ale proszę Państwa, cóż, straty są przeogromne, ale oczywiście te straty będą pokrywali podatnicy amerykańscy. Natomiast odbudowa tych obszarów, podobnie jak to się stało na przykład po przejściu huraganu Katrina w Luizjanie, to tam odbudowywały te tereny spółki bardzo blisko związane z Bushami, z Obamami. I no, po takiej katastrofie, podobnie jak po wielkiej, jak na wielkiej wojnie, ktoś bardzo mocno zarobi. No i oczywiście będą to krewni i znajomi królika. I wreszcie, proszę Państwa, pan Tomasz Piekielnik bardzo logicznie i nawet powiedziałabym łopatologicznie uświadamiał w swojej wypowiedzi, że tego typu katastrofy od lat są wykorzystywane przez tak zwaną sektę klimatyczną do uzasadnienia
po prostu wszelkich rygorów związanych z tak zwanym ociepleniem klimatycznym i walką z gazem, który tak naprawdę jest gazem życia, ale został przez tąże właśnie sektę wyznaczony na głównego winnego i głównego sprawcę, to znaczy z dwutlenkiem węgla, z CO2. I proszę Państwa, także tego typu zaaranżowane katastrofy służą po temu, żeby nas przekonać co do realności tegoż właśnie ocieplenia klimatycznego. Wszystko to ma wywołać nasz szok i trwogę, że, prawda, jak to twierdził, już nie pamiętam, kto z naszych polityków twierdził, że, prawda, niedługo się Ziemia się spali, a my wraz z nią. Proszę Państwa, bójda na resorach. I ja tutaj Państwu pokażę absolutny dowód na to. I mam nadzieję, że przynajmniej w Polsce już nikt nie będzie, no jakby, szerzył tego typu, no, absolutnie zmyślonej propagandy. 8 sierpnia ubiegłego roku, to znaczy 2023 roku, też przechodził w pobliżu Hawajów taki sztuczny huragan i został on skierowany na wyspę Maui. Został skierowany po to, żeby można tam było sztucznie, prawdopodobnie przy pomocy broni kosmicznej NASA, wywołać no, zupełnie niespotykane zjawisko morderczego pożaru. Kontekst był praktycznie identyczny jak w Karolinie Północnej w ubiegłym tygodniu, tyle że nie chodziło o złoża naturalne, tylko chodziło po prostu o tereny szalenie atrakcyjne krajobrazowo i klimatycznie dla deweloperów. Miejscowa ludność dawnej stolicy Hawajów, czyli Lahainy, była bardzo przywiązana do ziemi przodków i przez wiele lat opierała się wszelkim zakusom deweloperów. Przyszedł huragan, przyszedł wielki pożar i nie tylko cały ten teren spłonął doszczętnie, ale jeszcze odpowiednie siły zadbały o to, żeby spalili się tam również w tym pożarze mieszkańcy, po prostu obcinając im możliwość ucieczki przed płomieniami. Ale proszę Państwa, ja na ten temat nakręciłam parę filmów, dlatego że to była naprawdę wyjątkowa podłość, wyjątkowe okrucieństwo. I nawet można sobie zadawać pytanie, czy nie była to jakaś forma składania ofiar z ludzi. Ale nie o tym tutaj chciałam mówić. Pokazuję Państwu zrzut ekranu praktycznie z 10 sierpnia 2023 roku. Dlatego, że w niespełna 48 godzin po tym pożarze i po przejściu tego huraganu na Amazonie została już wydana książka pod tytułem Ogień i Furia albo Furia Ognia. Historia pożaru na Maui w 2023 roku i jego implikacji dla zmiany klimatu. Niejaki doktor Miles Stones, prawda, błyskawicznie, bo natychmiastowo wydał książkę, która liczyła 80 parę stron.
udowadniając, że oczywiście ten pożar jest oczywistym dowodem na zmiany klimatyczne i konieczność wprowadzenia bardzo drastycznych restrykcji, jeżeli chodzi o, prawda, nasze zużycie czy naszą emisję tego biednego dwutlenku węgla. Proszę Państwa, bardzo szybko ta książka zniknęła. Mnie się udało złapać, prawda, ten dowód, bo to jest dowód po prostu na to, że ktoś tamtą katastrofę, tamten huragan i tamten pożar zaplanował, wykonał i jeszcze na dokładkę przygotował materiały propagandowe, żeby to posłużyło określonej, obowiązującej w tej chwili na świecie narracji. W momencie, kiedy internet się tym zainteresował, książka i prawda, cały ten opis zniknęły. Natomiast ja dzisiaj sprawdzając przed nagraniem, czy ta książka jeszcze gdzieś jest na Amazonie, natknęłam się na rzecz już zupełnie niesamowitą, a mianowicie książka zniknęła tamta, bo była po prostu dowodem na sprawczość jakichś tajemniczych sił, jeżeli chodzi o ten pożar i o tamten huragan. Natomiast do dziś, znaczy to już jest też niedostępne, ale widnieje jeszcze na stronach Amazonu, że już z datą 16 sierpnia wydrukowano streszczenie tamtej książki. To znaczy w tym sensie, że dowód wycofano, książkę wycofano, ale nie wycofano tej narracji, którą, prawda, możecie Państwo mieć, czytając to streszczenie. Cóż, sekta klimatyczna, proszę Państwa, idzie w zaparte. Ale powróćmy jeszcze do kwestii powiązania różnego rodzaju manipulacji pogodowych, to znaczy wywoływania katastrof klimatycznych w kontekście zawłaszczania złóż naturalnych, bądź na swoim własnym terytorium przez rząd Stanów Zjednoczonych, bądź wszędzie tam, gdzie HARP, bo taka jest jedna z jego głównych funkcji, przy pomocy takiej bardzo głębokiej penetracji geofizycznej, prawda, uświadomił urzędnikom amerykańskim, gdzie na świecie znajdują się czasem bardzo głęboko pod ziemią złoża naturalne. Nie tylko węglowodorów, ale wszelkich innych metali czy prawda, materiałów różnych innych minerałów strategicznych. Proszę Państwa, ja na ten temat nakręciłam dwa filmy przed rokiem, w momencie, kiedy PiS przepychał kolanem przez polski parlament tak zwaną ustawę, to była ustawa 32-38 bodajże, albo 32-36, w tej chwili nie widzę, to były zmiany w prawie górniczym i geologicznym. Zatytułowałam ten materiał Kongo-Warszawa wspólna sprawa, czyli o przekleństwie posiadania, proszę Państwa, cennych złóż naturalnych. Możecie Państwo wrócić do tamtego materiału, ale ja już pokazuję taki raport autorstwa Henry'ego Kissingera i właśnie z uwagi na ten raport Henry Kissinger był określany i nadal jest określany
największym zbrodniarzem wojennym XXI wieku. Dlaczego? Dlatego, że chociaż raport powstał w 1974 roku, był przygotowany dla Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych i zawierał bardzo daleko idące wnioski. Chodziło o to, żeby położyć zręby pod oficjalną politykę Stanów Zjednoczonych. Która miała zapewnić hegemonowi światowemu dostęp nieograniczony i bezterminowy do złóż naturalnych, które znajdowały się na terytoriach innych krajów. To memorandum i późniejsza polityka opracowana na podstawie tego raportu Kissingera były postrzegane jako sposób, w jaki Stany Zjednoczone mogą wykorzystać kontrolę populacji ludzkiej do ograniczenia siły politycznej krajów słabo rozwiniętych, zapewnienia sobie łatwego wydobycia zagranicznych zasobów naturalnych, zapobiegania narodzinom młodych osobników antyestablishmentowych. I zapewnienia i ochrony amerykańskich firm za granicą przed ingerencją ze strony krajów starających się wspierać ich rosnącą populację. Proszę Państwa, to była doktryna Kissingera, która jest aktualna po dzień dzisiejszy i która w skrócie mówi, że należy położyć łapę na wydobyciu wszelkich złóż naturalnych na całym świecie i nie tylko należy to wyegzekwować nawet najbardziej krwawymi metodami, ale należy zadbać o to, żeby ludność tych krajów nawet w następnych pokoleniach nie osłabiła tego monopolu na wydobycie tych minerałów. Ten raport bardzo dokładnie opisuje, że można do tego używać środków łagodnych, na przykład sterylizując w sposób ukryty kobiety w danym kraju, albo można po prostu przetrzebić ludność, a zwłaszcza młodzież tego kraju, znacznie bardziej brutalnymi metodami. I proszę Państwa, to się naprawdę działo. Najbardziej chyba dramatyczny i drastyczny. Drastyczna ilustracja tej właśnie polityki Stanów Zjednoczonych miała miejsce w Rwandzie i od 30 lat ma nadal miejsce w Kongo, w Republice Demokratycznej Kongo, gdzie na wschodzie kraju jest prawdziwe Eldorado różnego rodzaju złóż, ale przede wszystkim złóż tak zwanych ziem rzadkich, niezbędnych właśnie do elektronicznego usieciowienia wszystkich i wszystkiego. Proszę Państwa, tam naprawdę od 30 lat dochodzi do ludobójstwa. Najpierw było to bardzo krwawe starcie pomiędzy dwoma plemionami w Ugandzie, Utu i Tutsi, a tak naprawdę trwa to po dzień dzisiejszy,
na wschodzie Republiki Demokratycznej Konga i ludzie, którzy tak naprawdę, czy kraj, który tak naprawdę powinien być najbogatszym krajem na świecie, jest krajem biedy, chorób, no i po prostu nieustannie trwającego ludobójstwa. Proszę Państwa, tak to wygląda. Taka jest rzeczywistość współczesnego świata i musimy być na to również przygotowani. Tak się bowiem nieszczęśliwie składa, że w Europie są tylko dwa kraje, znaczy na kontynencie europejskim, są tylko dwa kraje bardzo zasobne, jeżeli chodzi o skarby pod naszymi stopami. To była Ukraina. Mówię była Ukraina, dlatego że wszystko, co tam było cennego, zostało po prostu sprzedane obcemu kapitałowi przez rząd prezydenta Zełenskiego. Ale proszę Państwa, również zadbano o to, żeby Ukraińcy nigdy się o tą swoją własność nie upomnieli. Po prostu ich albo wygoniono z kraju, albo ich wyrżnięto. Ukrainy już nie ma i naród ukraiński demograficznie i statystycznie nie ma już szans na odbicie się demograficznie. Po prostu zniszczono i państwo, i naród. I musimy być świadomi, proszę, że jesteśmy następni w kolejce. Cóż, pewnie powiało grozą. Faktycznie zarówno te podmioty państwowe, jak czy Rosja, która położyła, prawda, łapę na bogactwach Donbasu, czy Stany Zjednoczone, to są gracze wyjątkowo brutalni i pozbawieni jakichkolwiek skrupułów. I no cóż, możemy się liczyć ze wszystkim z ich strony. I powstaje pytanie, czy wobec tego jesteśmy całkowicie bezsilni? I czy mamy biernie patrzeć, jak rozkradają przysłowiowe resztki naszego bogactwa? Otóż nie, proszę Państwa. Są na to sposoby i Bogu dzięki są jeszcze w naszym kraju ludzie, którzy chcą się temu przeciwstawić i próbują przynajmniej zachować nasz stan posiadania, jeżeli nie odzyskać to, co zostało absolutnie bezprawnie za przysłowiową złotówkę odsprzedane obcym. Ale dzisiaj już zajęłam Państwu bardzo dużo czasu. Wobec tego o tym, w jaki sposób możemy się bronić i w jaki sposób możemy odwrócić ten trend, to już porozmawiamy innym razem, a mam nadzieję, że również w szerszym gronie. Dziękuję Państwu bardzo. Proszę. Szukajcie Państwo moich programów. Przypominam, bośmy się bardzo dawno nie widzieli, że tak naprawdę mam pięć kanałów. Pięć kanałów na YouTubie. Tylko, przepraszam, bo tutaj wylądowałam w innej prezentacji, już wracamy. Mam pięć kanałów na YouTubie. Póki co one nie są blokowane, prawdopodobnie dlatego, że
Pięć kanałów to jest potęga i zawsze można przeskoczyć z jednego na drugi. Niestety, proszę Państwa, nie mogę już niczego umieszczać na Ramblu, ale jest tego wytłumaczenie, bo Ramble zostało częściowo wykupione przez BlackRocka. No i jest całkowicie logiczne, że dla takich materiałów jak ten, czy innych w tych tematach, które ja dla Państwa zabezpieczam, po prostu na platformie, gdzie nawet mniejszościowym udziałowcem jest BlackRock, po prostu już nie ma miejsca. Ale mam nadzieję, że póki co uda mi się wrzucić ten film na YouTube'a bądź na Odyseję i że będziemy się jednak mogli spotykać chociaż od czasu do czasu. Dziękuję Państwu serdecznie. Do zobaczenia niebawem. O ile służby pozwolą, bo ja już tak parokrotnie zapowiadałam, a potem się okazało, że niestety nic z tego. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.